Tomasz i jestem tutaj po to, żeby głosić jak co piątek dobrą nowinę dla was, żebyście mogli się dowiedzieć, jak zostać uratowanym od śmierci wiecznej. Może wam się wydaje, że jest ok, ale tak naprawdę w tym świecie nie ma stabilizacji. Jak nie COVID, to wojna i inflacja i jakieś inne różne rzeczy. Jezus Chrystus zapłacił za wasze grzechy i tylko w Jezusie jest stabilizacja. W ogóle jeśli uwierzy dzisiaj w Jezusa, że On jest Mesjaszem, że on jest Zbawicielem, że On zapłacił za twoje grzechy i wstał z martwych, zostaniesz zbawiony, a po śmierci pójdziesz do nieba. Mówię ci prawdę ostateczną. Bóg jest Bogiem absolutnym i od Jego słowa, które teraz tutaj powtarzam, nie ma odwołania. A więc nie ma czegoś takiego, że teraz możesz podyskutować z Bogiem. To, co mówię, to prawda. Jest tak i amen. Jeśli uwierzysz w tą informację, zostaniesz zbawiony. I po śmierci pójdziesz do nieba. Jeśli nie uwierzysz, po śmierci pójdziesz do piekła. Nie ma żadnego czyśćca, nie ma żadnej reinkarnacji. Nie uratuje cię twoja teologia, czy też jakaś błędna koncepcja, którą sobie urujesz w głowie, oglądając różnego rodzaju filmy na YouTubie. Każdy człowiek zgrzeszył, Biblia mówi o tym, a karą za grzech jest śmierć. I jedynie Jezus, nie ten w opłatku, nie ten na obrazku, nie ten w sakramencie, Jezus, który jest prawdą, drogą i życiem, wziął na krzyż każdy twój grzech, przeszły, przyszły i teraźniejszy. I to jest bardzo dobra nowina. Bóg ci wybaczył na krzyżu. On wziął na siebie całą twoją winę. Ponieważ nie jesteś w stanie odkupić swoich własnych grzechów. Dlatego musiał to zrobić Bóg 2000 lat temu. Ja kilka lat do tyłu uwierzyłem w tą informację, jak czytałem Biblię, ponieważ doszedłem do takiego miejsca, gdzie miałem nieszczęśliwe małżeństwo, urodziła mi się później chora córka i zacząłem szukać prawdy. Zacząłem grzebać i zacząłem czytać Biblię. I się dowiedziałem, że to Jezus jest drogą do Boga i to Jezus jest rozwiązaniem na każdy problem. Po pierwsze, na problem oddzielenia człowieka od Boga. Bo każdy, kto nie zna Jezusa, jeśli nie masz Ducha Jezusa Chrystusa w sobie, jeśli nie jesteś narodzony na nowo, nie poznałeś Jezusa osobiście, to jesteś oddzielony od Boga i trzymasz z diabłem. A diabeł jest ojcem kłamstwa. On cię tak ukłamuje, że nawet nie wie, że nawet nie wiesz, że trzymasz się z nim. Ale dzisiaj możesz zerwać ten pakt i możesz dzisiaj przyjąć przez akt swojej wolnej woli, przez akt swojej decyzji, wybrać życie z Jezusem. To jest jedyna opcja bycia wolnym od grzechu, jedyna opcja bycia wolnym od wiecznego potępienia. Religia nie zbawi cię. Nie zbawią cię twoje dobre uczynki, nie zbawi cię pieniądz, dobra impreza, nie zbawi cię twój partner życiowy, nie zbawi cię tytuł przed twoim nazwiskiem, kariera. Jedynie Jezus Chrystus może cię uratować. Może cię uratować. On jest... To jest Bóg. Bóg stał się człowiekiem 2000 lat temu i zszedł na ziemię. I trzeba było tutaj na ziemi zapłacić za grzechy ludzkości. I może dzisiaj, uwierząc w tą informację, zostać zbawiony, uratowany, a twój duch może się narodzić na nowo, tylko jeśli uwierzysz w to. Wiara to nie jest siedzenie w kościele w ławce. Wiara to nie jest obchodzenie obrzędów, święta w niedzielę. Ja kiedyś chodziłem do kościoła co niedziela i robiłem wszystkie te rzeczy religijne, a obok tego imprezowałem, piłem alkohol, zabawiałem się z dziewczynami i żyłem tak jak większość ludzi w tym. Tak jak mnie nauczono po prostu. Nauczono mnie religii, taka kultura disco polo maryjna. Ale gdy oddałem życie Jezusowi,
Jestem żywy. Mam żywych ludzi i prawdziwych ludzi wokół siebie. I idę do nieba. Uzdrawiam też chorych, ponieważ na krzyżu została wzięta każda choroba. Jezus powiedział, kładźcie ręce na chorych, a oni będą uzdrowieni. Więc jeśli chorujesz na cokolwiek, masz jakiś ból w nodze, w ręce, to podejdź do mnie, uzdrowię cię. Jeśli masz coś z duszą, to też podejdź, możesz zostać uzdrowiony. Po pierwsze, Jezus, abyście dobrze wiedzieli. Jeśli nie wiesz, o co chodzi, to powiedz, Jezus, ja cię nie znam, ale chcę cię poznać. Możesz się zawołać w swoim pokoju, zwrócić się do Boga, powiedz do Niego, Boże, jeśli ci ludzie są od siebie i czy rzeczywiście mówią prawdę, mówią prawdę. Mówimy prawdę o Jezusie, mówimy prawdę o Bogu. Żebyś tylko mógł zostać uratowany. To jest Biblia mówi coś takiego, że mędrzec to taki człowiek, który sam sobie robi dobrze. Może dzisiaj sobie zrobić dobrze i może zostać dzisiaj zbawiony. Twój duch może zostać uratowany. I nie musisz iść do piekła. Możesz zostać zbawiony, wierząc w to, co Jezus zrobił. Amen.